Dzień dobry, czwartek, 18 lipca. Witamy się z Wami u nas. Jak widzicie, przygotowania już do nagrania oraz do śniadania. Także w kuchni się powoli dzieje. Na dworze pogoda bardzo ładna, powiem Wam szczerze. Niebo lekko za chmurkami. Jest bardzo przyjemnie na dworze. Temperatura, jak widzieliście, 26 stopni. Słoneczko świeci, także zapowiada się cudowny dzień. A my startujemy z tym dniem i słuchajcie, poranny challenge, łapka w górę, nie wiem czy to w ogóle złapie, jest! I zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem. Do mnie dołączyła już Marzenka, słyszycie w tle jakieś pokrywki, jakieś coś tutaj, słuchajcie, działa, bo robi się śniadanie. Ja to śniadanie szybkie mam, ja szybko robię śniadanie, ja się tam, słuchajcie, nie... No patyczkuję. I wyciągnij papier. To będzie właśnie... One są bardzo duże, musisz uważać, bo tu jest, wiesz, dużo wody w niej też w środku potem. Ja wiem, ale to są bardzo duże takie płaty. No. Ślinka mi pociekła. Dobra, moje śniadanie to jest szybka sprawa. Kanapka, teraz sobie wyciągnę, może poza nagraniem. Wyciągnę sobie tej papryczki i słuchajcie, o nie, no takiego plastra to ja nie zjem. To na pół zjemy. Chcesz? No. No to dobra. Co to papryczka? Papryczka jest dobra, duża papryka musiała być. To są te takie podłużne papryczki, wiesz, są takie. A ty zapieczone, nie? Tak, pieczona, wiecie, marynowana. Także u mnie szybkie śniadanie, ja to tam na talerzu, wiecie, nie robię jakiejś kompozycji, bo... Także moje śniadanie jest gotowe. Już? Tak. Zjadam kanapkę i tak, no to połówkę tej papryczki, ale papryka jest przepyszna. A ja dawno nie jadłem tej papryki. Ja też dawno nie jadłam. Ach, ale ona do takiego zagryzania jest super. Czyli połowa ci wystarczy, jeszcze mogę schować? Tak, zupełnie wystarczy. Także papryka opiekana, już wielokrotnie w łagodnej zalewie, słodko-kwaśnej, mówiliśmy o niej. Czyli co, pomidorka chowam. Wszystko mi zostaw na razie. Jeszcze moje śliweczki wyciągnęłam sobie do przepisu, bo ja już tutaj komponuję. Bo jajka powinny być w temperaturze pokojowej, także spokojnie już mogą sobie tutaj być, zanim śniadanie. Jeszcze kawa, jeszcze coś tam przychodzi i jeszcze trochę popracuję przy komputerze, no to akurat. Marzyna robi śniadanie. Proszę bardzo, bagietka przygotowana, bardzo pyszna bagietka. Wczoraj, słuchajcie, my się ją z Michałem tak, że tak powiem, szamali, że głowa boli bez niczego, nawet bez masła. Tu jeszcze mamy chleb. Chleb, słuchajcie, z pomidorem, jak się nie mylę. Także Marzenka ma już wyrobione kanapeczki, ja robię swoje. Tak, jak sobie wezmę talerz mokry. Elegancko, proszę. Nie, no bez przesady z tym elegancko, nie? Szybko, sprawnie, no i do roboty. A ty? Ja jeszcze będę robił śniadanie. Będę robił jeszcze... Ale ty sobie dopiero będziesz robił. Tak, to będzie cały proces. Tak? Na talerzu. Jeszcze kuliczko będzie... muszę przygotować. No właśnie. Także jeszcze kuliczki teraz trzeba wyciągnąć z lodóweczki, coś tam zielonego dla nich, żeby było chrupanko. I jeszcze muszę, słuchajcie, zanim będziemy nagrywać, to muszę dwie rzeczy dokończyć. Pierwsza rzecz to miniaturka do wczorajszego daily vloga, którego widzieliście. Plus muszę dokończyć jeszcze smakujemy. Bo mam zmontowane, wszystko zrobione, tylko dołożyć, wiecie, te wszystkie informacje, co jedliśmy, ile to kosztowało, żeby była taka informacja poszła. No i link do tego znajdziecie w opisie tego filmu oczywiście, także jak już oglądacie tego daily vloga, to materiał jest dostępny na kanale Gotujemy. Ale zanim oczywiście to wszystko, to Wam życzymy miłego dnia, miłego oglądania. Dzisiaj jeszcze wizyta, słuchajcie, z kuliczkami, znaczy z jednym kuliczkiem, ale jadą w dwójkę, żeby było raźniej, u weterynarza. I Marzenka chce potem jeszcze jedno nagranie robić. Czy no się tak, mam? Chciałam sobie Kolesław nagrać, nie? Kolesław. Bo jutro raczej nie damy rady, bo jutro idziemy na urodziny. No nie, a w sobotę przed wyjazdem to już masakrą. Dobra, słuchajcie, ja chcę to w ogóle cię zmontować wszystko. A? Bo ja na czasach, słuchajcie, ledwo będę wyrabiał się z daily vlogami. Jeszcze film od Michasi, jak jeszcze mi to doszło, gotujemy, to już w ogóle. No chociaż smakujemy, tam muszę zmontować. No tak. No, także bierzemy się za śniadanie. Śniadanie przygotowane, w tle słyszycie Marka, bo Marzenka właśnie tam teraz robi film jeszcze. No brakuje mi tu zieleniny zdecydowanie, ale niestety już nic nie było, liście wszystkie zjedzone. Jest pomidor, także będzie takie kanapeczki z serkiem, z łososiem i z pomidorkiem. Można powiedzieć zero waste, bo resztka sera, resztka łososia, resztka pomidora.
No i resztka, można powiedzieć, nawet papryczki, bo od Marzenki wziąłem połóweczkę. Nie resztka, no ale ja się podzimam. Także takie śniadanie dla mnie. Dziękuję. Tu dla króliczków już można. O nie, marcheweczka jeszcze zimna, ulala. No to jeszcze musi chwilę poczekać, sianko. Także króliczki dostaną za chwileczkę. Ja biorę się za jedzenie. Smacznego. Było jak zwykle pyszne, powiem wam. Ja lubię takie kanapeczki. Czy Marzenka sobie życzy kawkę, bo teraz przygotowuję? Wiesz co, nawet, bo piłam bezkofeinową, ale chyba poproszę tym razem. Biała, czarna, zielona? Yerba? Nie, żadna yerba. Kawkę poproszę, może być czarna. Dobra, czarna raz, a ja słuchajcie piję znowu na podwójnym espresso, bo to na mnie dobrze działa. Tak? I wtedy mi starczą dwie kawy w ciągu dnia. Czyli tak ja bym cztery wypił, no dobra. Właśnie. Ale nie no, to jest taki konkretny smak, nie? Także teraz wpadnie kawka, śniadanko dla króliczków już ma temperaturę odpowiednią, więc panowie teraz dostaną swoje śniadanie. Panowie. Róbcie. O, łaskawie idzie. George. Chodź, no chodź na śniadanko. Oj. Proszę, jak chrupacze jedzą. Czarna felka dla Marzenki. Proszę bardzo, przygotowana kawka. Bardzo dziękuję. Chociaż od góry wygląda była biała, nie? Uwaga. Chciałam pokazać. Nie no, jest czarna, jest. Ale fajna pianka się zrobiła, tylko ona jest za gorąca. A właśnie przed chwilą widzieliście, jak George zareagował na swoje kichanie. Bardzo go to denerwuje, stresuje, jest wtedy, wiecie, taki rozdrażniony, przestał jeść śniadanie, szuka swojego miejsca, jakiegoś miejsca, wiecie, żeby się ukryć. No, także, no to też obserwujemy u niego, że po prostu, no nie dziwię się, nie? To męczy. A ty akurat róbcie. Róbcie idzie do George'a? Dobra, ręczniki się wybrały. Róbcie poszedł do George'a. No i róbcie go ciągle czyści, powiem wam. Ja tam George'owi dałem ten koperek, no i on sobie go tam je, nie? Powiem wam, że już nie mam po prostu pomysłu, co z tym królikiem. Co jest kiepsko, nie? No bardzo, no nic nie pomaga. A jest tylko gorzej, mam wrażenie, z każdym dniem. Jak się poprawi, znowu wraca do tego, co było. Także, no dzisiaj jeszcze jest wizyta jedna. Zobaczymy, co tam usłyszymy, co nam pani powie, a po wakacjach ewentualnie, no nie ewentualnie, no ja bym była za tym, żeby po prostu gdzieś uderzyć też, no i skonsultować się z innym może. No raczej trzeba będzie. Chociaż jak powiem wam, jak byliśmy w Poznaniu, to babcia mówiła, że Basia, że kichał, ale sporadycznie. No nie wiem, no. Także nie wiem, czy to kwestia, no i tu słuchajcie, my już nawet wieczorami okno ten balkonowe przymykamy, żeby mu nie wiało. Już nie wiem, nie ma po prostu pomysłu, czy tu klimatyzator praktycznie już nie chodzi od jakiegoś czasu, tylko tam wszystko. On tam nie chodzi, nie wiem. Smakujemy zmontowane, zrobione, przygotowane, a teraz gotujemy. Proszę, Marzenka tu wszystko przygotowała pięknie. Ty jeszcze tą kawę pijesz, matko, ja tu mam już wspomnienie po kawie. Nie, to ja mam kawę tak, że ja mogę ją pół dnia pić. Marek, kawa to jest dla niego minuta. 8, natomiast ja kawkę sobie tak dopijam, popijam, dobra. Jak jest, słuchajcie, mała kawa, to nie zdążę dobrze ekspresu zamknąć, już jej nie ma. Także ja się lubię delektować i moja kawa jest na początek gorąca, wtedy sobie ją odstawiam i tak podchodzę co jakiś czas. No ona już jest zimna. Ja bym tak nie umiał pić kawy. Tu wszystko, słuchajcie, przygotowane. Dzisiaj będziemy nagrywać dla was do daily vloga. Ale na zobaczcie, jak Marek wygląda. Dzisiaj jest nowy outfit o metamorfozie. I to nie jest wakacyjny, słuchajcie. Nie, proszę, no bardzo ładnie. Słuchajcie, będzie nieco inaczej, bo zawsze było w kolorowych koszulkach, a teraz będzie tak. O. No też jest jakoś kolorowa. Słuchajcie, to będzie dzisiaj nieco inaczej, bo trzeba niekiedy, że tak powiem, coś zmienić, żeby coś się zmieniło. No to uwaga, żeby nam wyszło. Nie musisz, nie musisz pompować. Nie pompować? O, działa. Wszystko przetestuję.
Co to jeszcze było? Takie jakieś rzeczy? No to balon chyba, jedną, bo nie, konfetti. Konfetti! Wow! A to będzie balon. Znaczy balony. Dobra. Dobra. Także jak macie coś nowego, obczajanego, to nam też piszcie. My zabieramy się za... No i widzicie? Nie, ja to muszę tu powiedzieć. Nie, no słuchajcie, to jest szarpanie senatorski, tak? Nie, to jest omlet cesarski, Marku. To znaczy, ja wam powiem, to jest w różnych wersjach, że tak powiem. No i teraz będzie wersja, słuchajcie. Nie, to chodzi o to, że... A po niemiecku to powiedz. On jest znany pod różnymi nazwami. Uwaga, mówię. Dobrze, Kaiserschmarrn. I to jest taki... deser austriacki, cesarski omlet austriacki. Pożywny deser przypadnie do gustu każdemu. No nam śliweczki już są gotowe, przygotowane. Ej, ta mucha mi nawet tutaj. Muchy przyciąga. A ja słuchaj, jak coś przyciąga muchy, to jest dobre, bo mucha na byle co nie siada. Myślisz? No, szczególnie na G. Ale te śliweczki, cudowne. Dobra, to zabieramy się. Za chwilę będzie efekt końcowy. Mam nadzieję, że będzie fajny, bo teścik był. Natomiast na nagranie teraz wersja nagraniowa. Dobra. To zaczynamy. Zaczynamy. Deserek gotowy. Powiem wam, śliweczki schodzą. Muszę nabić. Muszę nabić? Mhm. O, teraz jest dobrze. Pycha. Powiem wam, wchodzi idealnie. Idealny deserek. Ciasto dobre. Pycha. Aż mi brak słów po prostu. Do tego ciasta jeszcze u nas trafiły rodzynki. Oczywiście to jest taka opcja, którą możecie sobie wykorzystać. No ja uwielbiam na przykład rodzynki. No i obowiązkowo powinien być jakiś dodatek w postaci owoców. Mogą być świeże owoce, jak ktoś lubi truskawki na przykład, czy jakiekolwiek inne świeże. Mogą być to takie owoce w konfiturze, czy przysmażone właśnie. Śliwki naprawdę polecam, bo one bardzo dobrze dopasują. Takie ciasto, to nie jest ciasto naleśnikowe, to jest takie ciasto racuchowe, ale bardzo pyszne, posypane właśnie cukrem, pudrem. Słuchajcie, ciasto wyrosło bez grama proszku do pieczenia, sody. No wysokie było. Gdzieś słuchajcie takie. No bo wiadomo jak omlet, słuchajcie, on w trakcie pieczenia on rośnie, a potem naturalnie trochę klapnie. Ale to dzięki temu, że białka były oddzielnie ubite, ja uważam. No tak, dlatego żeśmy to robili w ogóle, no i puszysta piana z żółtek, białka ubite, no. Także no puszyste. Słuchajcie, ilość cukru każdy indywidualnie, jeden woli bardziej słodkie, na przykład dla Marzenki jest wystarczająco cukru, ja bym jeszcze dosłodził. No widzicie, dla mnie jest super, bo jeszcze tym cukrem pudrem posypane, także słodkość i tym bardziej tak jak dowolność, to z dodatkami też dowolność. Rodzynki mogą być, nie muszą. No jak mogą dla mnie... być, słuchajcie, myśmy mieli sparzone rodzynki, nawet nie wiem, czy to powiedziałam na przepisie. Nie. Natomiast mogą być to rodzynki zamoczone na przykład w rumie namoczone. A, to już wtedy będzie, wiecie, prestiżowo. Także tu możecie po prostu płynąć, kombinować. Tak. Panowie, już transporterku. Ogólnie chmury nie dopisują, jest nerwowo. Jeden i drugi się patrzy, że tak powiem. No ale cóż, jak mus to mus, także my jedziemy teraz kuliczkami. Ale się wystroił. Ale i zobacz, przed praniem zwrócę ci uwagę, zobacz ten kołnierz, co się z nim dzieje. No to chyba tak polówka ma, nie? Nie wiem. Właśnie to jest to, czego nie lubię, ale dobra. Idę się jeszcze poczesać i idzie. Oj Marzenko, co to tam? Czasami tak mam. Czasami tak mam. Tak, my już jedziemy, jesteśmy w drodze. Kuliczki średnio zadowolone, no ale mus to mus. Jakoś nie wiem. Wy też średnio zadowoleni. No. Bo. No ja słuchajcie, nie widzę. Ja nie wiążę z tą wizytą żadnych przełomów. Znaczy ja już słuchajcie, nawet nie widzę sensu w podawaniu kolejnych zastrzyków George'owi, bo ileż można, nie? Faszerować królika lekarstwem, jak to zamiast pomagać cokolwiek, to jest tylko korzeń. No to jaki sens, nie? To bez sensu jest praktycznie. Także, no nie wiem co tam. No tak,
właśnie, nie widać efektów leczenia tak naprawdę i długoterminowo, znaczy długofalowo to jest takie leczenie, już przecież ile ono trwa. Ja wiem, że pewne rzeczy się wymagają czasu w leczeniu, bo to nie jest tak. Ale mamy doświadczenie, że to pomagało, jak był leczony długofalowo. Przestało pomagać, nie? Może znowu coś się uodpornił mu. No, nie. Także zobaczymy, co z tego będzie. Jak się coś dowiem, to wam oczywiście powiem co i jak. Chociaż ja już tu nie widzę jakichś perspektyw na teraz długie leczenie, bo właściwie cokolwiek podawane to znaczy, do niedzieli. No tak, teraz absolutnie już lek to na pewno odpada, ponieważ wyjeżdżamy, babcia nie będzie podawała, bo to jest dla nas normalne. I no, zobaczymy. No ale słuchajcie, miał podawane dokładnie, słuchajcie, zgodnie z wytycznymi, co 3 dni zastrzyk. Ten miał podawany steryt. Probiotyk. Wcześniej steryt. Teraz jeszcze było odrobaczanie. No ale to już jakby odrobaczanie to jest inna bajka, nie? To jest coś innego. Także nie wiem, co właściwie jest. Właściwie nie wiem. Słuchajcie teraz, bo tu nagrywam i telefon dzwoni, komórkowy numer, nie? Witamy Bank Polski, złożył pan wniosek na 22 tysiące na kredyt. Ale no. To mówiła osoba, czy... automat jakiś tam. Ja rozłączyłem się tyle w temacie, nie? Znam tę dyskusję prowadził z wariatami. Na ostro już jadą, widzę, oszuści. Oni słuchajcie, szukają wszędzie, nie? Idiotów. A wiecie, w czasie wakacji... Różne mogą być też takie, no wiecie, nasze jakieś kroki, nie? I gdzieś ktoś coś... Słuchajcie, ja mam tak, po pierwsze mam wykupione abonament, czy jak to nazwać. Kurczę, jak się to nazywa? To jest taki system, tam gdzie sprawdzałem zdolność kredytową. Patrzę, zapomniałem, nie? Także jakakolwiek próba, gdyby faktycznie ktoś próbował na mnie wyłudzić kredyt, to od razu dostaję SMS-a, że jest zapytanie o wniosek kredytowy, nie? Dobra, już sprawdziłem, bo akurat mi się rozłączył telefon. Biuro Informacji Kredytowej, no. Oni mają, wiecie, takie aplikacje, jakieś tam cuda, wianki, można u nich abonamenty różne. No jakakolwiek próba wyłudzenia, zapytania, od razu mam SMS-a, że nastąpiło zapytanie z takiej instytucji, w takim celu. No i wiecie, wtedy można od razu reagować, nie? Ale teraz próbowałem jeszcze odzwonić w międzyczasie na ten numer telefonu, który do mnie dzwonił, bo dobrze wiem, że oni to robią, wiecie, biorą czyjś numer i podszywają się, nie? Ale nikt tam nie odebrał, poczta mi się włączyła. Także no, już nie pierwszy, myślę, nie ostatni. Ja to mam taki zwyczaj. Jak ktoś dzwoni, słuchajcie, od razu się rozłączam i tyle w temacie, nie? Nie no, trzeba uważać, nie? Naprawdę. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, nigdy nie mówimy tak przez telefon. Tak, dobrze. Nie potwierdzamy niczego. Nie, bo oni to mogą wykorzystać, wiecie, nagrać albo coś i potem... Że klient wyraził zgodę i tak ewentualnie dalej. Mogę jakieś niecenzuralne słowo no powiedzieć, to... A ci w D albo coś takiego. A co? To i tak są, słuchajcie, oszuści, złodzieje, więc nie ma się co z nimi patyczkować, ostro, krótko na temat, trochę mięcha porzucać. O ile się w ogóle z wami połączy człowiek, bo to przeważnie teraz automaty dzwonią. Więc to sobie gadać nawet nie ma sensu. Ale słuchajcie, to już też jest tak nagłaśniane, a i tak ludzie się dalej dają nabrać, szczególnie właśnie starsi. Ale młodzi kiedyś, też. Młodzi też. Ale kiedyś słuchałam takiego reportażu o tym, że to zadzwonili właśnie do emeryta, a że to był emerytowany policjant, to w telewizji mówili, wykorzystał, nie? Tak. Że też o wnuczka, że miała wypadek, a jak nie wpłaci, a to dziadek wnuczki pójdzie nie miał, siedzieć. Nie? Ale wiecie, źle trafili, bo dziadek wnuczki nie miał. No i on ich wziął wtedy pod włos. No dobrze, ile pieniędzy, a gdzie mam to dostarczyć? Ojejku, dlaczego? Ojejku. I tak, wiecie, dobrze grał. No i tak wpadka została zaliczona. I to bardzo dobrze. Natomiast to a propos tego, że nagłaśniane, że już mówione i tak ludzie dają się nabrać. Kolejny raz słyszeliśmy dzisiaj w wiadomościach o dziecku zostawionym w samochodzie, rozgrzanym samochodzie, nie? Półtora roczne. Po prostu... Nie, no ludzie ani nie uczą się na błędach, ani bez błędów i przed szkodą Polak, i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Tak Krasicki pisał, tak to jest no, do dzisiaj. A słuchajcie, kolejna rzecz to jakiekolwiek linki, SMS-y, maile. Ja jestem na to też tak wrażliwy, tak uczulony. Nie klikać. Ja nie klikam, bo Marzenka to wiecie. No ja może bym prędzej, wiecie, że tam jakieś coś tam, a potwierdź, a no ja nic nie potwierdzam.
także to, ale słuchajcie, nie, no już też ty. Ja mam konto na Allegro, jak chyba większość osób, na jakimś tam mailu, a przychodzą mi ciągle na inne maile informacje, żebym coś potwierdził, że mi konto zostanie zablokowane. A se piszcie, nie? Ile chcecie. To i tak jest, wiecie, o dupę roszczać. Jak już słyszysz coś takiego, potwierdź, bo coś nie, tam... Potwierdź. Nie, swoją tożsamość. Także w przypadku mojej osoby to zawsze trafiałem na zły numer, bo u mnie to nie przejdzie nigdy. Ja bym musiał ewentualnie przez czysty przypadek, wiecie, nie wiem, jakby to się musiało stać. No dobra, trafią na ciebie, to sobie ciebie odpuszczą, ale i tak... Ja wiem, kogoś trafią, znajdą, no. To ja wiem. Najlepiej mieć taką, słuchajcie, zasadę na nie. Słuchajcie, nawet jak do mnie faktycznie dzwonią z banku, to ja zawsze mówię krótko i na temat. Jak będę coś potrzebował, kredyt albo lokaty albo coś, ja wiem, gdzie was znaleźć, nie? To po co wy do mnie dzwonicie? Ja nie chcę z wami dyskutować. A jak macie do mnie jakieś zaległości albo coś, to wyślijcie sobie list polecony, a nie, że wy mi przez telefon jakieś pierdoły albo przez maile, nie? Bo przecież wiem, że oni tego nie robią, no. To po co mi dzwonią? Także lepiej być, wiecie, do końca ostrożny. A my już dojechaliśmy z Króliczkami. Tak minęła podróż. Jeszcze telefony przyszły jakieś. Także ja teraz biorę nasze Króliczki i idziemy na przygodę. Przygoda życia, nie? Namacando. No a co zrobić? Tak to już jest. Ale ciepło na dworze, powiem wam, słoneczko grzeje. Rano myślałem, że będzie inaczej. A tu taka temperaturka. Króliczki już są. Dajesz mi jeszcze moją torbę? No cóż, jesteśmy po wizycie. Wiem wam, wizyta jak wizyta. No nie wiem właściwie, co mam wam powiedzieć, nie? No właśnie, ja czekam też, no. I co? No nie wiem. No ale powiedziałeś pani, że no powiedziałem wszystko, że nadal kicha, że nadal coś. No że to już jest dzisiaj 10. dawka tego antybiotyku. Że jeszcze w niedzielę dostanie dawkę, no bo jest taka możliwość, potem jak moja mama z nim zostanie, no to już nie będzie tej możliwości podawania po prostu leku. No pani mówi, szkoda, że to leczenie nawet może trwać w przypadku kolików 4 miesiące. Ja mówię, no ja rozumiem, no ale po prostu to jest sytuacja już taka, że tu nie chodzi o to, że my go nie chcemy leczyć, tylko że po prostu my go leczymy, podajemy mu ten antybiotyk, a tu zamiast jakiejkolwiek poprawy jest tylko gorzej, no bo królik, wiecie... Kicha i kicha, nie? Tak, dostał dzisiaj tę swoją dawkę, co miał dostać z zastrzyku. Pani doktor, bo tam sprawdziła po tym zabiegu tam te, no nie zęby, tylko te dziury po tych zębach, czy coś tam, w tym dziąśle. Kanały. No wszystko niby tak na rzut oka mówi, dobrze się goi, no nie wiadomo, co tam się dzieje, wiecie, w kanałach i tak dalej, i tak dalej. Tu chyba musimy zjechać. Tak, tak, wiem. I no, przepłukała mu, bo mówi, że jak mu tam sprawdzała, to znowu mu wyciekło coś z nosa, przepłukała mu cały ten kanalik, no mówi, wyszedł znowu glut, nie? No i właściwie tyle z dzisiejszej wizyty. Po przyjeździe mamy przyjechać na kolejną wizytę. Mam mieć zrobione w znieczuleniu ogólnym znowu rentgena i tak dalej, sprawdzane. No zaproponowali, żeby nie zrobić takiego badania, żeby sprawdzić, bo już kiedyś z taką sytuacją też mieli do czynienia. Żeby nie sprawdzić tej zatoki całej, jakimś tam wchodzą, jakąś, wiecie, kamerką. Sprawdzają, czy tam nie ma jakiegoś ciała obcego w postaci źdźbła albo coś, bo kiedyś właśnie mieli taką sytuację, że królik też był długo leczony, sprawdzany, nic nie pomagało, a się okazało, że gdzieś tam do zatoki wciągnął jakieś źdźbło, no i wiecie, to tam było, no i robiło stan zapalny, nie? No tak to wygląda, no. No słuchajcie, ja tu jeszcze widzę taką sytuację, no bo też mówię, nie, może to jest, słuchajcie, kwestia uczulenia, niekoniecznie może na nas, ale może na, jak odkurzacz myje podłogę, może ten płyn, coś, może coś, no wiecie, jak jest z babcią Basią, to babcia z tego nie korzysta, nie myje tej podłogi, wtedy nie ma takiej sytuacji, może go będzie obserwowała przez te 2 tygodnie, wiesz co chodzi, i faktycznie będzie, no, na bieżąco nam mówiła, czy kichał, czy nie kichał. Może jak nie będzie kichał, podobno nawet, słuchaj, może być taka coś, w czym my pierzemy nasze rzeczy. Jakby uczulenie. To jest bardzo trudne do oceny. No to jest trudne do oceny, ale jak teraz nas nie będzie w domu, wiesz, babcia Basia ma inną rutynę, mi o to chodzi. Odkurzacz nie jeździ, płynu nie ma, nie wiem, może coś tam od odkurzacza jakiejś, wiecie, też matki, no nie wiem. No ale prostu... właśnie, nawet gdyby, no to skąd będziesz... No to już była alergia. Czy to jest coś do prania, czy on... to jest od odkurzacza? No nie, ale to już wiesz, że to jest podłoże alergiczne wtedy. No bo jak on przykładowo nas teraz nie będzie... No to po co mu zęby było usuwać?
Nie, no to był stan jakiś tam zapalny, jakaś zmiana tam była, no i to usunęli, nie? Przy okazji. No nie wiem, no słuchajcie, ja już sam nie wiem. No dobrze wiecie, że ten proces to się wszystko toczy. Ja już nie jestem weterynarzem, lekarzem, nie mam pojęcia. Ja na razie jestem, mam inną opcję. No jest, idź do innego lekarza i go przebadać, no taka prawda, tylko co za problem? Po przyjeździe jedziemy i tyle. Ja uważam, że warto. No warto, a czemu nie? Także po przyjeździe, słuchajcie, na pewno będzie wizyta u innego weterynarza. Tu też na pewno będzie jeszcze. Zobaczymy, co dalej, to nie. No bo ja już tak naprawdę wszystkie pomysły. A jak faktycznie królik przestanie kichać pod naszą nieobecność, no to już wiemy, że to jest alergia na coś. Pytanie teraz tylko na co. Ale to już możemy sami eliminować, rozumiesz? Że my na przykład wracamy i przez tydzień jeździ odkurzacz. No i widzimy, nie? Czy to może na proszek? No bo babcia i tak tu prania nie robi. Czy to co? Czy to odkurzacz? No, no nie wiem, no po prostu nie wiem. No bo tak nic innego. Albo coś jest w jedzeniu może. W jakichś ziołach, jakieś coś, wiesz, może tak jak są pyłki traw. Dobrze, ale cały czas właściwie oni... Ale wiesz, alergia może przyjść w każdej chwili, to nie jest tak, że... No ale tego to jak już wyeliminuję? Chyba, żeby na przykład nie dawać mokrego. Pisaliście kiedyś, że może kwestia, słuchajcie, na przykład kopertu albo jedzenia, coś nie? Z marketu, że tam niby są, wiecie, pryskane i tak dalej, może to, może... Ale nie, no to już pod innym względem, może nie... Bo na przykład wiem, że jak będzie babcia Basia, to ona skupuje, u nas w warzywniaczku kupuje koperek, to wiemy. No i może wiecie, bo jak nas nie ma na przykład 3-4 dni, no to też trudno obserwować, nie? Ale jak nas już nie będzie tydzień, dwa, no to ona wtedy jest w stanie zaobserwować, wiesz, długofalowo coś. No, tyle. Także... Babcia obserwator. Babcia obserwator, słuchajcie, my wracamy, wycieczka była, króliki zestresowane, nerwowe, no bo co? Lek dobrze, podany, ale, czyli, przepukany. Tak, jakieś leki jeszcze trzeba podawać? I ja jeszcze poprosiłem o taki środek na odporność. On już jakiś brał, będzie miał podawany nawet pod naszą nieobecność, wystarczy posypać jedzenie tym. Jak Rupert to zje, on to będzie jadł, bo ja mówiłem, czy Rupert to też może, słuchajcie, jeść, nie? No bo wiecie, to tak trudno. Też może zjeść, to będzie jeszcze odporniejszy, już będzie całkowicie, wiesz. Cyborg Rupert. No bo Ruperta... Na szczęście nic się tak nie ima. No nie i dobrze. No ma odporność, królik może dobrą mi, wiesz. No trudno powiedzieć, słuchajcie. Jak to faktycznie alergia, no alergią się nie idzie zarazić. To po prostu to się nabywa i tyle, nie? No to Rupert jest tu, już tak powiem, bezpieczny. Ja uważam, że gdyby to była jakaś bakteria, jakiś wirus albo coś, to prędzej czy później Rupert by się też chyba zaraził. No nie wiem, to taka moja logika. Może jestem, wiecie, nielogiczny w tym, co mówię, ale... No wiecie, tak po ludzku, nie? Jak ja miałem katar, to wszyscy mieli potem ostatecznie katar w domu. No jeden po drugim, no. Nie? Bo to a tu tak nagle jest, Rupert, wiecie, przez pół tak roku jak nic. W przedszkolu, nie? Jedno od drugiego. Ani kichnięcia nie ma, nie? Także może jest taka kwestia, no nie wiem. Do domu, każdy królik poszedł do swojej bazy. Nawet Rupert, słuchajcie, siedzi teraz za klatą. No, nie wyjdzie, nerwowy. Ale tego nie cierpię, takich wycieczek. A tu się przygotowuje obiad, a słuchajcie, Dzisiaj na obiad Zero Waste, czyli brokuł, który już zaczyna. Już kwiatuszki wychodzą. Tak. Po jajeczku, kartofelki, miałam jeszcze dwie te. To jest, słuchajcie, ta kukurydza, którą ja kupiłem kiedyś w sklepie, pamiętacie? Kiedyś. I wczorajszy jeszcze obiadek z wyjścia... Słuchajcie, skrzydełka zabraliśmy z sobą, bo Łażenka stwierdziła, że tyle nie zje, bo to dwie porcje były, nie? Dużo tego tak, było. Tak, bo wczoraj to było, wiecie, dwa w cenie jednej, jedną wzięłam ostrą, jedną łagodną. Ale powiem wam, że tu zostały same ostre. No nie, nie wszystkie, ale ja sobie jeszcze je tam czymś posypię, czymś doprawię i się zje. Już jestem głodny. Podgrzeję, tak? Także zaraz wpadnie obiad. Po obiedzie idealny będzie, słuchajcie, deser, który jeszcze został z nagrania, no bo musieliśmy szybko wychodzić z króliczkami. Do tego będzie śliweczka, pychotka. Jak ona pachnie, powiem wam, z tym masłem, z tym cukrem, czachadymi. Także to będziemy robić, słuchajcie, i dzisiaj nagrania już nie będzie drugiego, dzisiaj będzie tylko montaż
Ja tu, słuchajcie, już siedzę, montuję dla Was tego daily vloga. Będę montował film na kanał Michasi. No i słuchajcie, chcę zmontować ten przepis, który nagrywaliśmy, żeby, wiesz, jechać już z przepisem w kieszeni. Bo już brałem to pod uwagę, że go zmontuję w drodze, jak pojedziemy na wczasy, ale to jest bez sensu. To wtedy montuję daily vloga i wiecie... I podziwia krajobrazy okolice. No rzadko kiedy, że właśnie wiecie, tu dogram, przyzrzucam i tak to leci, tak to leci. No. Także tak to mniej więcej teraz będzie wyglądało. Bierzemy się za obiadek, dzisiaj po domowemu, zero waste, z tobą, idealnie. Jutro będzie wyjściowo. Jutro, słuchajcie, w ogóle fryzjer jeszcze wpadnie. Jutro będzie urodzinowo. Urodzinowo, ale zanim to będzie glow up by Marek. Czyli zniknie to. Jestem coś. Ciekawa, jaki będziesz miał out. Łysy, Marzenko, będę na wakacje. Nie, ty nigdy. Ty nie szalejesz. Ja nie, słuchajcie, ja jestem stało uczuciowy. Takie są ryby właśnie. Stało uczuciowe. Ale czy tak wszystkie? Chyba wszystkie. Raczki, nie wiem jakie są, nie, bo raczki. O, raczki są jak bardzo ugryzą, rodzinne. Będą znaczki. Raki są bardzo rodzinne, bardzo stałe, bardzo niezdecydowane, bo to wiecie. Oj, to się zgodzę. Ale tu chodzi o takie wybory innej natury, że tak powiem. Natomiast są bardzo rodzinne, bardzo takie, wiecie, zagorzałe w sensie takim pozytywnym, że do rodziny, właśnie sentymentalne, bardzo uczuciowe są raki. Ogólnie także są bardzo, bardzo wszystko. Wszystko są bardzo, wszystko bardzo, bardzo. No i tak jak mówię, są bardzo, bardzo niezdecydowane i wtedy rybki muszą decydować i po dupie dostają. Jak coś nie wyjdzie, to jest twoja wina. No tak. To są raczki, właśnie nie poraczki. Za to lwice powiem wam, o, uważać proszę. Lwice i ryby? Lwice to są bardzo ostre jednostki. Trzeba uważać, jak to w przyrodzie. One są, wiecie. No bo wiesz, jak to lew waleczny. One się niby wygrzewają, wygrzewają, ale jak dziabną, to raz a porządnie, nie? No, takie są lwice, no niestety. Tu taka jedna lwica przede mną teraz siedzi. Tylko tu jest nieco inny układ. Ojciec, córka, więc wiecie. Tak to już jest. No, ale inne doświadczenia też masz, nie? Ach, no każdy ma jakieś doświadczenia, Marzenko, życiowe. No, także taka była teraz wycieczka zodiakalna. A, zodiakalna, tak. Zodiakalna. Jeszcze, słuchajcie, z Michasiem dzisiaj idziemy po jedną rzecz. Ja wam teraz nie mogę tego zdradzić. Czemu? Ponieważ to będzie na jutro taka niespodzianka dla solenizantki. Dlatego to będzie taka jokowa niespodzianka. Wymyśliliśmy to z Michasiem, bo wiemy, że ta osoba bardzo lubi to miejsce. No, także bardzo. To będzie takie nawiązanie, bo to nie będzie, wiecie, to miejsce, ale to takie nawiązanie do miejsca, które ta osoba lubi. No. I tyle w temacie. Na razie wam nie możemy zdradzić, ale jutro wszystko, słuchajcie, się wyjdzie na jaw. Wszystko wyjdzie na jaw. A teraz te zapachy do mnie dochodzą, ta kukurydza z masełkiem i w ogóle bez masełka, pychota. Bierzemy się za jedzenie. I jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem wam powiedzieć. Wróciliśmy do domu, słuchajcie, dzwoni ten sam numer, który dzwonił wcześniej w aucie z tego niby banku. Kredytu. Tak, ten kredyt. I słuchajcie, ta sama gadka, nie? Ale już przeciągnąłem rozmowę, znaczy nie rozmowę, dłużej odsłuchiwałem. No i wiecie, tam mi gada, że na 22 tysiące złożony wniosek. Jeżeli chcesz porozmawiać z konsultantem, wybierz jeden. Ja tam, słuchajcie, głupi nie jestem, nic nie będę wybierał, nie? I się rozłączyłem potem, bo już była cisza. No i wkurzyłem się, słuchajcie, dzwonię na infolinię swojego banku. Pan sprawdził wszystko. Nie ma żadnego kredytu, nie ma żadnego wniosku. No i tak bywa, nie? No. No także no widzicie, próbują do celu, do skutku, a teraz jeszcze wezmę i zablokuję ten numer tak przy okazji. Po co mam je w ogóle wydzwaniać i wiecie, gitarę zawracać? Zablokuję go i tyle. I to jest świetne wyjście z sytuacji. Tak jak mówiliśmy, idziemy z Michalinką na zakupy. Powiem wam, zrobiło się bardzo przyjemnie na dworze. Nie jest duszno. Nie jest duszno. Cieplutko, ale bardzo przyjemnie. Bo wcześniej, jak byliśmy z kuliszkami, to powiem wam, tak grzało. Była duchota taka. A teraz coś się pięknie wszystko rozwiało. Chociaż nie, bo jest piękne, błękitne. Także idziemy, mam nadzieję, słuchajcie, że my to w ogóle dostaniemy dzisiaj, bo wczoraj nam się udało kupić. Było, bo jeszcze, była jeszcze dwie takie... No dwie sztuki były, a dzisiaj się może okazać, że nie będzie, bo tak jest, wiecie, jak człowiek coś potrzebuje, nawie, że Michalinka jutro rano skoczy i kupi. Tak, skoczy jak George. No? Skoczy jak George, a George, powiem wam, dalej kicha i tyle w temacie. No, także idziemy, jest pięknie, przyjemnie, aż miło się przejść wieczorem, powiem wam. Już nie umiem się doczekać tych wieczornych spacerów po Trójmieście, a dokładnie to po plaży w Sopocie, w Gdańsku, w Gdyni, gdzie tam będziemy. Jeszcze po drodze wpadliśmy do sklepu. Proszę bardzo, jaki piękny arbuzik wpadnie.
Także zjemy króliczki, też dostaną się w nagrodę za przeżycia, które miały okazję przetrwać. Nie wiem, gdzie mi chacie ściągło. Także arbuzik będzie, a potem lecimy po to coś, co miało być niespodzianką. Jeszcze przy okazji wezmę taką wodę kokosową. Michaśka mnie tym zaraziła i powiem wam, że z kostkami lodu nawet to smakuje dobrze. Lemoniada, cytryna, mięta, ale gdzie to tu jest? Napój multi. Wiem, to nie, to muszę sprawdzić na czytniku, po ile to jest. Tu jest sok jabłkowy. Wiem, to nie wiem, gdzie jest ten napój. Jest woda kokosowa, 4,45. Dobra. Arbuza, już tylko wspomnienia zostały. Ale słuchajcie, co ja zrobiłem. Już zmontowałem dla was przepis na szarpańca. Także on się wkrótce pojawi. Oczywiście jak będzie, to wam wszystko dokładnie powiem, co i jak, kiedy. Póki co macie, smakujemy. Marzenka poszła na balkon i mówi, że musi odpalić świecę. A ta świeca, powiem wam, jest taka cytrynowa. Trochę pachnie jak skibelka. Nie wiem czemu. Nie jest zła. No taka cytryna, nie? Także ja teraz, słuchajcie, idę do Marzenki. Już zmontowałem tego daily vloga, można nie zmienić mi i mówi, nie zapomnij powiedzieć, że zmontowałeś, oczywiście. No i słuchajcie, już zmontowałem część filmu na kanał. Michałcie, powiem wam, dzisiaj jestem tak wyrobiony, jak rzadko kiedy. A wiecie dlaczego? Ja wam powiem, bo cały dzień byłem w domu. I to jest właśnie tajemnica tego sukcesu. Jak jestem w domu, to ja mam czas na to wszystko. No a jak człowiek jest, wiecie, poza domem, to ten czas przelatuje między palcami i właśnie potem człowiek przychodzi późno i co? I ręce gdzie są? Także ja teraz idę do Marzenki. Słuchajcie, na balkonie jest cudownie, jest rzeźko, fantastycznie. Marzenka tam za mną coś siedzi i coś tam już robi. Mam dla ciebie nowinę. O, jak Marzenka mówi, że ma dla mnie nowinę, to aż się nie, boję. Nie, czytam komentarze. O! Chodzi o, wiesz, a wiesz, na co patrzę? Na przyjaciela. No. A przecież jak przyjaciel, to co, się obawiasz? Nie, ale to jest taka przyjaźń trochę nie do końca. No. Czytam komentarze, sprawdzam komentarze, zatwierdzam i odpowiadam. No i sporo, przynajmniej do tej pory, bo ich trochę tak napływa, sporo komentarzy pojawia się takich pochlebnych dla ciebie, że... A to jest jakaś nowość. Że bardzo dobrze wyglądasz w tych koszulkach polo, że ci fajnie, że super zmiana. Ale mnie się wydaje, że to mi dodaje lat. Tak? Nie wiem. Nie wiem. Ja uważam, że fajnie wygląda. Wtedy wyglądam za staro do ciebie. Ale jeden był komentarza, już nie znajdę, słuchajcie. Dobra, powiedz sens tego komentarza, że Maria wygląda staro. Nic nowego. Nie, bo to było pytanie do o wiek? Mnie. Aha. W ogóle często też piszecie komentarze związane z króliczkami i właśnie, że kiedyś czytałam, że króliczkom nie wolno dawać kolorowych karm, sałaty zwykłe itd., itd., że króliczki to, że ktoś radzi, żeby z króliczkiem jednak zmienić weterynarza, bo też miał ten problem, że nie dało się wyleczyć, a gdzie indziej się dało. No, bo tak jest, nie? Wiecie. No także z pieskiem mamy podobny problem i kaszel od roku i był badany i nie ma diagnozy, no także po prostu no czasami słuchajcie, no to tak jest, nie wiem, może z tymi zwierzątkami, no, ale to z ludźmi jest to samo, zdiagnozować. No i teraz tego komentarza nie znajdę, nie? O, jest! Znalazłam ten komentarz. To właściwie taki komentarz, który jest pytaniem do mnie, ale taki, no może część byś taką zainteresowała. Oczywiście nie przeczytam, od kogo to jest, ale Marzenka. No ale ktoś może przeczytać, bo wystarczy poszukać po takim daily vlogiem, nie? No też. Czy Marek w twojej obecności spogląda na inne kobiety? A jeśli tak, to czy tobie to przeszkadza? Pozdrawiam. Ale wiesz, co mi się nasunął od pierwszy na myśl? Skąd w ogóle takie pytanie? No nie wiem, no może z czymś spowodowanym. Ktoś coś zauważył, że Marek idzie i się lampi. No, ale powiem wam tak, ja, to znaczy, być może spoglądam na jakieś kobiety, ja jakoś tak nie zwracam na to uwagi. No, zazdrosna nie jestem. Jak sobie spogląda, niech sobie spogląda. Niech sobie popatrzy, nie? Nie no, może sobie popatrzeć. Ja wam powiem, każdy ma wolną wolę, na siłę nic nie zrobicie, no bo ja uważam, że to tak jest. No co, szantażem będę go tu trzymała, jak i tak dalej, ale to co on ci, o, wielokrotnie mówi, że on jest stały w uczuciach. I to słuchajcie, dla mnie nie jest żaden problem, jak on sobie tam spojrzy i czy co, no ja też nas, ale znaczy, jak nawet nie, że robię, się to oglądam za facetami, ale po prostu wiecie, no, ktoś ale przechodzi właśnie, i zerknę, co to znaczy zerknąć, bo spojrzeć, a spojrzeć, nie? Bo wiecie, bo można spojrzeć i się ślinić, a można spojrzeć, bo spojrzeć, nie? Aż tak? No wiesz, różnie ludzie spoglądają. No jedni tak.
Nie no, różnie ludzie spoglądają z takim jedzeniem. Słuchajcie, ja na przykład mam coś takiego, że jak na przykład ktoś rozpozna albo coś, to, ale to głównie osoby młode mają taki dziwny jakiś, słuchajcie, odruch, że jakby się dusiły w momencie. Wiesz co? Ale nie, to jest chyba kwestia tego, ja wtedy, że może cię ktoś rozpoznał, czy ja tam. Mam wtedy takie hasło, słuchajcie, muszę, bo się uduszę. O, to jest ten Marek! Ale to nie, że, ale niektórzy tak... Ja nie wiem, o co chodzi, czy naprawdę aż tak zatyka piersi, nie wiem. Dech w piersi, no. Ale słuchajcie, być może to pytanie było podszyte czymś innym. Ale czyli musiał być bardziej kontrowersyjnym jakimś, wiecie, myśleniem o zdradzie. To już, słuchajcie, no wiadomo, to jest taki nieprzyjemny temat. Chociaż, ale z czym? No jeżeli chodzi o zdradę w związku. Ale w ogóle nie wiem, skąd to pytanie. Może to jakaś była znajomość. Ale ja już nie będę rozkminiała, skąd to pytanie. No ktoś po prostu, nie wiem, miał ciekawość, czy tam nie wiem co. Ktoś próbuje dolać oliwy do ognia. Nie, no ja po prostu... Ale słuchajcie, ale w naszym związku, jakby doszło do zdrady, to musiałby nastąpić jakiś wyjątkowy cud. Bo my jesteśmy 24 na dobę razem. No to właśnie dlatego, słuchaj, ludzie mogą być sobą przemęczeni. No ale to kiedy by to nastąpiło, to jeżeli my jesteśmy non-stop, dobrze. Non-stop z tym samym hopem? Ja rozumiem, ale powiedz, kiedy by to miało nastąpić, jeżeli my jesteśmy non-stop razem? My jedynie jak idziemy do, wiecie, toalety, to idziemy oddzielnie. Nie no, ja idę do lekarza na przykład, ja idę sobie sama. No to już bez... Czy ze mną zawsze wtedy jest Michasia? A, czyli ktoś ale może nie się wiadomo, pilnować. Kto Marzenkę wtedy bada i pilnuje. Nie, ja słuchajcie, ja w ogóle takie rzeczy... Chociaż pan nie było do mnie. No, to znaczy nigdy nie mów nigdy, nie? Bo wiecie, idealne związki i tak dalej mogą przechodzić, przeżywać kryzysy i to są takie trudne tematy i trudne... takie chwile też, nie? Bo u niektórych mogą wywołać nawet stany depresyjne, jeżeli ktoś z kimś jest bardzo związany. No ale wiecie, depresja może być, mieć różne podłoże, ale nie tylko związkowe. Ale mówię akurat w odniesieniu do komentarza, czy się oglądasz za innymi babami. Znaczy, szczerze powiem, to ja tego pytania nie wiem, skąd to w ogóle wynikło. Może to takie pytanie no z dobrze, ciekawości. No i ono tak wpadło i jest takie... No takie było, takie wiecie, no, nie wpadnięte, nie wiadomo skąd. Nie kontrowersyjne, ale nie, ono jest życiowe. Bardzo ale życiowe. Ja wiem, ale co sprowokowało kogoś do takiego pytania w ogóle? No może ja się za kimś spojrzałem, a nawet nie wiem. Ja wam powiem tak, ja wiele razy miałem taką sytuację, słuchajcie, że ja idę na kogoś znajomego, nie? Idę centralnie na ulicy na niego, niby się patrzę i ja nie widzę, nie? Ten ktoś mówi mi cześć i wtedy ja dopiero, o! O, to jesteś albo zamyślony głęboko, albo już ludzi nie rozpoznajesz. Nie, aż taka alcma jeszcze mnie nie łapie, bo rozpoznaję, jak ktoś powie, i chyba, że po głosie. Albo po zapachu. No i przyjemnie ta świeczka pachnie dla nie, mnie. Nie, ale ty teraz odjechałaś temat w ogóle. No bo ona mi tu dolatuje, to jest taka cytryna. A wiesz cytryna, jak to wygląda to jest to teraz, cytrynel. Jak znicz. A sam to kupiłem. No tak, ale właśnie to jest przeciwko też, wiecie, komarom. Tym komarom, jakimś latającym. Ale czy... w tym roku jest mało komarów, szczerze powiem. A w ogóle to w tym roku to już też nieraz mówiłam, że my po prostu na balkonie siedzimy krótko. Daj może ja przejmę od ciebie kamerkę. O, jaka ulga. Jak miło. No także... A ja wiem, skąd może to pytanie padło, bo z tej metamorfozy, że Marek się chce podobać. Także Marek się podoba czy nie podoba, no to gusta i guściki, bo to w zależności, ale na przykład pojawiają się różne pytania i tej treści, dobra, nieważne, tej treści, tamtej treści, być może chcielibyście taki odcinek wakacyjny na przykład, typu Q&A u nas na kanale. Ostatnio to jest był kilka do lat temu. Pamiętasz, jechaliśmy naszą Skodą? Pamiętasz? Pamiętam. To była pierwsza podróż, to była podróż z salonu. Ale wiesz, do co domu. Ja ci powiem, to by szło zrobić we vlogu, bo słuchajcie, typowe Q&A u nas to nie wypaliłoby całkowicie, bo to jest dzień bez daily vloga. To jest nierealne. Ale nie, no zamiast daily vloga... Ja bym to już wolał połączyć. I to może połączymy. I najlepszy patent, wiesz co jest? Droga na wakacje. Piszcie teraz pytania w komentarzach, a w drodze jak pojedziemy, to wtedy można sobie nagrywać, bo się fajnie nagrywa. Piszcie w komentarzach. Jeżeli ktoś tutaj nie pisze, to niech napisze i ogląda. No, przecież nie może to by było. Ale to by było dziwne nagle. I to by się stało takie, że kurczę, cały... Co? Przez godzinę nie, nadają. Nie byliście z nami, nie? Tylko cały czas siedzimy i gadamy. No ale to są popularne. One się często pojawiają na YouTubie, więc jeżeli ktoś wie, co to jest Q&A, czyli pytanie, odpowiedź, zadawajcie pytania, no takie wasze pytania, co chcielibyście o nas wiedzieć, od nas się dowiedzieć, czego byście się chcieli od nas dowiedzieć. Oczywiście odpowiemy na wybrane pytania,
Wiadomo. Czemu? Może na wszystkie, albo to zależy, nie chodzi o to, czy wiecie, no jak i będzie sporo, to no, ale będziemy robić na przykład na takie wstawki w daily vlogach, żeby to nie było znowu takie, wiecie, nużące. Nie, no ja myślę, że warto wykorzystać, słuchajcie, podróż na wakacje. To jest świetny czas. Podróż na wakacje wykorzystamy, tak, tak, tak. Także piszcie... Ileś pytań na przykład piszcie w drodze do Łodzi, tutaj drodze teraz do pytań. Także myślę, że to będzie świetny pomysł, słuchajcie, na najbliższy wyjazd. O, czyli kiedy by było takie Q&A, te odpowiedzi? Poniedziałek byście mieli daily vlogu, no i w kolejnych tam, ale to będziemy was informować. Tak. Oczywiście jak będą pytania. Ale pytania piszcie. Także jak napiszecie pytania, będą odpowiedzi i będzie Q&A w daily vlogu. O, i to będzie taka... Idealne połączenie formatów. Bardzo idealne. Wszyscy będą, słuchajcie, zadowoleni, bo potem wiecie, co by było. Ci, co lubią oglądać daily vlogi, rozczarowanie, nie? Jakie Q&A, a tak znowu wszyscy mają czegoś. To co, Marek, jutro kolejna metamorfoza. Już, nie, no już to już outfity gotowe. Wiedzą. Jutro szarpisz się znowu fryzurą. Tak, no łyso. Nie no łyso, ale może tak, wiesz, ostrzej się cięciej. Zafarbuję włosy. To by dopiero nie było. Na czarno, czarno krótszy kolor. No, ale było, ciekawe jak było. Nie, jak Połomski bym wyglądał. Dobra, także kochani, kończymy tego daily vloga. I teraz tak, łapka w górę. Jest. Jezus, ten zawsze się tak ustawi. Ale jak ten? Serduszko. Baloniki? Nie, to gdzie konfetti będą. Mówiłem. Konfetti. A baloniki? Ale jeszcze coś było, nie? No właśnie. Jak, o, tak coś jeszcze było. Tak? Ale dwóch nie, tylko ty musisz. Aha, to jedna osoba? No. I co z tego wyszło? A ja wiem. Dobra. Jakoś laser był. Ale jak a faktycznie, laser? Jak tam? A dwie łapki w górę, w dół. A w dół. Albo w górę to były? Nie. Nie, to było kontent. O, to było to. To były te, no. Dobra, słuchajcie, nieważne. Już zaczynamy. Żegnamy się z wami, wypać. Dziękujemy za oglądanie. Widzimy się już jutro w kolejnym daily vlogu. No i będzie się działo.